Czy słyszałeś kiedyś może o grze Set Satan? Jeżeli nie, oświecę cię. Otóż jest to gra najprawdopodobniej pochodząca z Deep Webu, czyli tak zwanej ukrytej sieci. Sam Deep Web to miejsce pełne nielegalnych aktywności i mnóstwie innych nieciekawych rzeczy. Czyli tego, czego możemy się spodziewać po typowym podziemiu. Samej gry nie można nigdzie znaleźć. Istnieje ona jedynie w postaci filmików na YouTubie. Rozgrywka rozpoczyna się w ciemnym korytarzu. Obraz jest bardzo zniekształcony. Wydaje się, że lokacja osadzona jest pod gołym niebem, ze względu na kolor oraz chmury, mimo że te drugie są czarne jak smoła. Dochodząc do końca korytarza, zaczyna grać pewien zakłócony dźwięk, czyjeś słowa. W niektórych momentach można zrozumieć no more, już nie. Jednak można tu zrozumieć również kogoś wypowiadającego cyfry po rosyjsku. Po krótkim czasie gracz znajduje małe przejście w korytarzu. W tym momencie dźwięki są nieco głośniejsze, ale ich poziom zakłócenia jest jednakowy. Oczywiście postać do niego wchodzi, idąc do przodu. Słowa stają się jeszcze bardziej niezrozumiałe i głośniejsze, a sam korytarz staje się coraz ciemniejszy. Zapewne dlatego, że na samym końcu znajduje się ślepa uliczka. Gracz zawraca, po czym do naszych uszu dociera dziwna zakłócona melodia w klimatach nadjeżdżającej furgonetki lodziarza. Następnie słychać szum oraz dźwięk podobny do tego, który można usłyszeć podczas oczekiwania na połączenie telefoniczne. Tutaj kroki postaci stają się cięższe i wolniejsze. Wszystko jednak wraca do normy po około 30-40 sekundach. Jednak ta norma nie trwa zbyt długo. Wygląd gry zmienia się drastycznie. Wszystko jest spowite głęboką czernią, a wszystkie kształty na niebie, tekstury i inne elementy otoczenia są białe. Wygląda jednak na to, że lokalizacja się nie zmienia. Gracz wciąż znajduje się w korytarzu, na końcu którego tym razem świeci białe światło. Nie ma innego wyjścia. Musisz przejść przed siebie. Po długim odstępie czasu wszystko zwalnia. Słychać głośne, nieprzyjemne buczenie. Przed oczami gracza ukazuje się jakby screenshot normalnie wyglądającej gry. Niestety wszystko wraca do czarno-białej barwy, kiedy odzyskuje się kontrolę nad grą. Tym razem jednak wszystko jest jeszcze bardziej rozmyte, a buczenie staje się coraz głośniejsze i coraz bardziej nieprzyjemne do odsłuchiwania. Na końcu pierwszej części gracz zostaje przetransportowany do ostatniego korytarza. Mimo tego, że jest ciemno, można z łatwością zobaczyć otoczenie. Ściany są ozdobione metalicznym kolorem oraz czarnymi kołami, a na białej podłodze znajduje się coś przypominającego krew. Cały filmik trwa około 11 minut. Druga część rozpoczyna się mniej więcej tak samo jak pierwsza. Gracz jest ustawiony w korytarzu pod gołym niebem. Tym razem jednak samo niebo wygląda normalnie, a otoczenie jest nieco bardziej ostrzejsze. Mimo tego, wciąż możemy dostrzec piksele gołymi oczami. Po lewej stronie widać drzwi, a podchodząc do nich można zauważyć napis "Uratować" z kluczem oraz "Cierpienie". No, nie wliczając w to klasycznej informacji, drzwi są zamknięte. Jedyną opcją jest pójście przed siebie, wzdłuż nieskończonego korytarza. Cała reszta filmiku jest podobna do pierwszego. Czarno-biały filtr, zniekształcone dźwięki i tak dalej. Jednak tym razem od czasu do czasu pokazują się dziwne obrazki, jak bezgłowe dziecko trzymające pluszaka i zdjęcia Clinta Eastwooda z żoną, witającego tłumy ludzi. W tle słychać zniekształcone dźwięki, wrzaski oraz ludzką mowę w języku rosyjskim bądź niemieckim. Nowością jednak jest mała dziewczynka ze zniekształconą twarzą, ganiająca gracza od 7 minuty filmu. Trzeci materiał rozpoczyna się już czarno-białym filtrem. Tym razem jednak ściany wyglądają jakby były wielkimi oczami bądź głośnikami. Warto też wspomnieć o ikonce lampki w prawym dolnym rogu ekranu. Po chwili gracz zostaje przeteleportowany do małego pomieszczenia, z którego nie ma ucieczki. W tym momencie wygląda na to, że gra jest albo mocno zlagowana,
Albo gracz raz porusza myszką, a raz nie. W pewnej chwili słychać ponownie zniekształcony głos. Jednak tym razem można go zrozumieć. Okazuje się, że to Charles Manson. Morderca oraz założyciel sekty Manson Family. A ścieżka dźwiękowa pochodzi z jednego z jego wywiadów. Nieco później gracz zostaje przeteleportowany po raz kolejny. Tym razem miejsce się różni znacznie od poprzedniego. Mimo iż jest to korytarz, tym razem na ścianach widać oczy na czerwonym tle, zmieniającym barwy. A mianowicie barwa staje się coraz bardziej agresywna. Na samym końcu pojawia się screenshot lokalizacji z drugiego filmiku. Przedostatni filmik zaczyna się identycznie jak drugi, poza czerwonymi teksturami na ścianach. Na lewo wciąż znajdują się drzwi, jednak tym razem można je otworzyć. Za drzwiami po raz kolejny ciągnie się długi korytarz. Tym razem ściany są bardzo zbliżone do siebie. Po drodze także jest kilka drzwi, które da się otworzyć. Po trzeciej minucie gracz dochodzi do dziwnej postaci, lecz przed tym widzimy napis "Przestań to robić". Sama postać wygląda na wysokiego, zgarbionego, łysego mężczyznę, stojącego tyłem do kamery, który nie reaguje na jakąkolwiek czynność. Po tym, przez długi czas, gracz spaceruje po lokacji, otwierając drzwi i znajdując inne sieci korytarzy. Gra znowu robi się czarno-biała, a około 8 minuty 30 sekundy znowu pojawia się dziewczynka z drugiego filmiku. W tym materiale pokazane są zdjęcia morderców, pedofili oraz ich ofiar, najczęściej ze zmiażdżoną głową. Piąta i ostatnia już część zaczyna się czarno-biało i te kolory towarzyszą nam przez resztę gry. Tutaj widzimy zdjęcia m.in. Polańskiego, druidów przy Stonehenge, bezgłowych zwłok, statuły wolności oraz mężczyznę przebranego za Mikołaja w towarzystwie dzieci. Po dojściu do ostatniego korytarza, przez chwilę widzimy zdjęcie figurki szatana, po czym gracz zostaje przeteleportowany do pomieszczenia z drugiego filmiku, z którego nie ma ucieczki, a sam film kończy się arcyszatańską muzyką.